na noże, mam ich mnóstwo. Nie mam gdzie ich umieścić. Niestety plady mam za wąskie, ale po prostu te przegródki są za krótkie. Posiadam takie wielkie, podgłaśne noże. Także no, nie mieszczę ich wszystkich, więc sobie wymyśliłam, to jak po prostu te stare puszki. To jest puszka po kociej karmie. Nie, kłamie, przepraszam, po psiej karmie. Kocie są takie. Takie mniejsze. To zrobimy po prostu dla mojej babci mniejsze noże. Później ozdobimy to, tylko nie uwielbiam. Kupujemy takie taśmy. U nas pasmanterii są dwa rodzaje, chyba nawet trzy. Jeszcze złote, ale ja złota tak nie bardzo lubię złoto, więc wolę takie. Większe, srebrne i mniejsze. Srebrne, ale za to na czarnym materiale, a te są na złoto srebrnym. Także kto jak woli, może sobie poszaleć, sobie same tylko nie poprzykrywać, czy na puszkę pomalować. To jest inwencja wasza. Ja sobie po prostu zaczęłam tak. Dusiłam tą górną część puszki, czyli jak ona jest taka okrągła, to po prostu trzeba przydusić. Proszę bardzo. No i oczywiście na otwór, jaki sobie lecie, zaszałam, a to nic. Wiecie? Myślę, że tak tyle, to jest niż. No idealnie, nawet nie muszę się zmieszczać. Dobra, to teraz mamy puszkę gotową, jest w takim stanie jak ta. Do środka wkładamy wykałaczek. Nie będę teraz wkładać do tej wykałaczek, z tego względu, że nie chce mi się ich teraz wycinać na mniejszy, krótszy rozmiar, bo są takie małe szaszłykowe, nie wiem czy widać. Są jeszcze dłuższe, praktycznie prawie do wysokości tutaj rączek od noży, więc teraz pokażę. Musiałabym każde tyle poprzecinać, więc to jest trochę pracochłonne, to sobie zrobię później. A wam tutaj pokażę, jak ozdobić wielkie puszki. Słuchajcie, postęp. Jest tak stabilne, co ja lubię. Po prostu, co robimy pierwsze? Kleimy po prostu parę paseczków. Kleimy na w górę, zawsze robię sobie więcej. Kleju daję, bo jednak lubię, jak jest dobrze przyklejone. W razie później, jak obmyć skórzy czy coś takiego, się przynajmniej nie rusza, przyznam się. Mam też tak oklejone pudełeczko po szamponie zwykłym. Uwielbiam je, naprawdę uwielbiam. Normalnie myję pod bieżącą wodą, tylko tyle, że ręcznikiem parę razy przyduszę, żeby ten materiał za bardzo nie nasiąkł. I wkładę w ciepłe miejsce. Raz, dwa, trzy, wyschnie. I super. Później może też pokażę filmik, jak zrobić takie pudełko.
Ale słabo widać. Przepraszam, może bardzo widać. Ale nie mam jak się do tej kamery krzyczek. Albo tutaj. Tak jak kiedyś będzie nie muszę do zgrania, jak to był. Może być mocno odtoma. Przy tej Jany teraz podważam to mało. Jeszcze na moje ulubione noże już mam. Thank you.
dzisiaj najpierw zrobimy stojaki.